Dobry! Tak, dzisiaj jestem z bardzo innego miejsca, bo mój chłop jest dzisiaj w domu i nie chcę mu tam rykać, żeby mnie tam nie dekoncentrował, więc jestem cię zaś u mojej córki w pokoju, ale zaś w innym miejscu, że się cię wygodnie siadła, bo lubię się posiedzieć. Dzień dobry! Dzień dobry, zaś to jest mój kubek na herbata, dlatego ja się zawsze naszykuję, tak jak miałam na kawa pija w innych, to na herbata to ja lubię duże takie wiadereczko troszeczkę, bo to zrobisz 3 razy łyka w takiej małym siolce herbaty i herbaty już nie ma, dlatego ja lubię takie duże. Lubię duże gerety. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Piąty dzień naszego postu duszy i ciała. Trwamy dalej, trwono z przeszło 100 osób. Na grupie już mamy 2,5 tysiąca osób, dokładnie 250, nie, 2550. Dzisiaj rano się doliczyłam, więc jestem mega happy i super, że tyle dziewczyn z nami trwa. To jest normalnie magia. Magia, kurde, a jakie przepisy wymyślają i różne tam cudości. Ja się czuję świetnie, wam powiem. Ci piąty dzień. Fajny kubek, no taki nie, mało kolorowy. Ja się czuję bardzo dobrze, wam powiem ci, piąty dzień, ci zaś mam dużo roboty. Mnie nie podglądaj! Mój hop, bo my tu mamy okno, z tej strony na taras wychodzi i łazi tam czai. Więc co że chciała powiedzieć? Zaraz zapamięci, to że jeszcze na końcu to przypomnę, że mnie teraz nie będzie poniedziałek i wtorek, bo my mamy ferie i mam zamiar sobie z moimi dziećmi robić, więc ja dopiero byda 7 października. Fajna data. Na grupie Post Duszy i Ciała tam czasami coś się nagrom, oczywiście, żeby być razem z dziewczynami, ale klachów nie będzie przez te 2 dni, żebym się mogła pospać z moimi dziećmi, pokuszlować, wiecie jak to jest, nie? No, a co jeszcze bym jeszcze chciała powiedzieć, bo czasami się osoby pytają, a po co to robisz, a czemu to robisz, a ty już nie powinnaś, a powinnaś tak wychodzić z alkoholizmu, a ty już nie powinnaś tego postu robić. Pamiętajcie o jednym, to co ja robię, to jest moja droga i na moja droga decyduje się ja i ja chcę nią iść i to jest mój wybór, że ja tutaj jestem, że nagrywam klachy i nikt, i może ta droga, co dla niektórych, w niektórych oczach może być zła, może nie być okej, ale to jest jego punkt widzenia. Pamiętajcie o tym, w waszym życiu takich dobrych doradców to na pewno też macie multum, ja? Że ten ci powie tak, że lepiej by było zrobić tak, nie, a ty czujesz, że chcesz robić tak, ja? Więc skoncentrujmy się na naszej drodze, niech każdy skoncentruje się na swojej drodze i nie wpierdala się że w droga innych, tak? Więc co tu cię boli? Mnie wszystko boli. No może cię boli, no oczyszczasz się. Beatka wczoraj się już kawy napiła, bo nie wytrzymała, jedna z moich koleżanek, no i teraz będą po części ludzie odpadać, bo co niektórzy, no po prostu nie są na to jeszcze gotowi, ja wam powiem. To trzeba być gotowym psychicznie, tak? No i wracając do tej drogi, jeżeli ktoś będzie ci godał, co ty możesz zrobić, to ty możesz mu powiedzieć, sorry, ale to jest moje życie, ja tego za mnie nie przeżyjesz, ty nie wiesz, w jakich butach ja chodzę, co mnie boli, co mną kieruje, tak? Dlatego tak ważne jest wybrać ta swoja droga i się jej trzymać i nieważne, co inni będą godać, bo ludzie inni będą zawsze godać. Ty pamiętaj, żeby iść swoją drogą. Wiecie, co mi się jeszcze w nocy śniło, że jak zazarła hamburgera. I ten sen był taki realny, że ja naprawdę myślałam, a jeszcze wczoraj wam powiedziałam, że jestem tak silno się czuję, że ja z tego postu nie wyjdę i jego przeprowadza 42 dni, nie? Nie wiem, co się jeszcze po drodze wydarzy, ale moim celem taki jest. A dzisiaj w nocy, jak zazarła tego hamburgera w moim śnie, to go tam, Boże, babo, ty się z tym przed chwilą powiedziała, że ty się nie pod do żadnej wpierdzielosz hamburgera. A jak jesteś głodna albo coś, na co się tak naprawdę nie jestem głodna, ale moja podświadomość przypomnienia sobie, zobaczcie, jak to pracuje, nie? Jakie te sny czasami są takie realne i potem ci wali w dekiel, nie? No więc ja, to jest mój cel. Już 2 lata temu wytrzymałam 42 dni, w międzyczasie jakieś krótkie przypominajki, dlatego jestem przekonana i dołożę wszystkich swoich starań, żeby wytrzymać te 42 dni. I jak widzicie, żyję, nic mnie nie dolega przez pierwsze 3 dni. Tak jak godaliście, tak jak żebym godała, że ból głowy jest. Ci, co nie piją kawy, to po prostu mogą nie mieć w ogóle bólu głowy i każdy organizm reaguje inaczej. Popatrzcie, tak jak każdego życie jest inne, tak każdy organizm reaguje inaczej. I nie ma recepty na jeden sukces, nie ma recepty na jedno życie, nie ma recepty na nic. No, jakieś kudły mi tu furkę. Nie ma recepty, nie ma recepty na sukces, tak naprawdę, bo każdy, dobra, są tam jakieś tam wyłożone standardy, co powinno się iść, żeby tam coś swoje osiągnąć, ale ja mówię teraz o nas prostych ludziach i każdy z nas jest inny, każdy ma inne bolączki, każdy ma z przeszłości jakieś słabości i
każdy po prostu jest tylko człowiekiem, ale ja wam powiem, nawet jak myślicie, że jesteście przeciętni, jak myślicie, że nie macie siły, to ja wam godom, każdy z nas ma ta siła. I no nam się nie chce, nam się przede wszystkim nie chce w to uwierzyć, że my możemy być szczególni, że my możemy być jacyś wyjątkowi. Ja, każdy z nas na swój sposób jest wyjątkowy. I każdy z nas może być dla siebie samego bohaterem, a co już tam o innych nie godawszy. Nie musicie świat... chołpić i uwielbiać. Pamiętaj, ty stoczysz walki sama w sobie, w swoich czterech ścianach, ale tak najważniejsze to jest, jak ty rano staniesz i sobie powiesz, no kurde, ja to robię dla siebie. Ja wytrwam te 24 godziny na tym poście. Ja wytrwam bez tego picia te 24 godziny. Ja wytrwam bez papierosa, ja wytrwam bez słodyczy, bo ja walczę o najważniejsze osoby. Ja walczę o siebie, ja walczę o swoje zdrowie, ja walczę o swoje samopoczucie, a przede wszystkim o ta duma, a tylko małymi krokami. Nawet jak wytrwałaś 2 albo 3 dni, to to zrobiłaś dużo dłuższą drogę od tego, co tylko powtarzał, że ja by chciał, ja by zrobił, a ty zrobiłaś. I nawet jak po 3 dniach odpadłaś, to już zrobiłaś początek. Na drugi raz wytrwasz 5, potem wytrwasz 7, ale jeżeli nie będziesz próbować, to nigdy się nie dowiesz, jak daleko możesz zajść. I ja też upadałam nieraz, i byda upadała, i tak samo wy, ale się nie martwcie, nie dejcie się przez te upadki odebrać sobie tej wiary w lepsze jutro. Ja każdego dnia, ja wam powiem, przez całe życie próbowałam schudnąć. Ja przez długi czas próbowałam przestać pić, ale tak naprawdę ja się nigdy nie poddałam. Tak jak wam godom, na wieczór padnięto, kładłam się spać i godom, kurde, jutro pomyśla, co mogę zrobić jutro. I tak każdego dnia, żek zaczynała, aż w końcu mi się udało. Jak nie będziesz zaczynać, nie będziesz próbować, nie będziesz... Ostatnio nawet miałam z Heidi temat, bo moja Heidi nie lubi przegrywać. Ona nie lubi fezagn, ona nie lubi, jak jej coś nie wychodzi. A jo, jego dom, Heidi, no właśnie życie jest takie, że życie się składa z sukcesów i z porażek. I obydwa dary, tak to trzeba nazwać, trzeba przyjąć. Bo z tych porażek uczymy się, co możemy zrobić inaczej, co możemy zrobić lepiej, co możemy w ogóle jeszcze dalej zrobić, tak? A z sukcesów uczymy się tego, że jesteśmy silni, że potrafimy, jeżeli tylko chcemy. I czy porażki, czy sukcesy, wszystko uczy nas czegoś w życiu. Tak ważne jest upaść tak samo, nie rozpadnąć na ta gleba i zrobić z tego to, co najlepsze. Bo zobaczcie, człowiek pozytywnie nastawiony nawet z upadku widzi, nawet w upadku widzi plusy, tak? A człowiek negatywnie nastawiony, jak już upadnie roz, no to już jest katastrofa. I dużo osób bazuje na współczuciu innych i wtedy się czują jakoś tak, ja bo ja nie mogę, bo ja jest słabo, bo mnie to, bo tamto. Gówno, prawda? To jest tylko czekanie na jakąś litość. Oczywiście, że są czasy, kiedy tej litości, no potrzeba, w jakim stopniu, tak? Ale ja czasami uważam lepiej fair i szczere zdanie na ten temat danej sytuacji, niż niepotrzebno wymyślono jakoś litość, której tak naprawdę większość z nas nie potrzebuje, ja? Takie jest życie. Pamiętajcie, wy walczycie o siebie, a przy tym, że walczycie, jesteście wzorem dla waszych dzieci. My są wzorem dla naszych dzieci. I ja dziękuję z jednej strony za ten mój upadek, bo ten upadek pozwolił mi się odbić od dna. Ten upadek pozwolił mi naprawdę zobaczyć, kim ja jestem. I ten upadek, czyli mój alkoholizm, to jest mój moralny największy upadek w życiu, tak? I wam powiem, i to naprawdę mi pozwoliło, kurde, postawić granice, postawić, Kasia, to jest twoje życie, one tak nie miały wyglądać. Czemu ty, kurde, pijesz? Dlaczego ty tak żyjesz? Ciebie stać na dużo więcej. I no kurde, scepnij żyć i dej się do roboty, bo bez pracy nie ma kołaczy. Wszystko kosztuje wyrzeczeń, wszystko kosztuje cierpienia. No niestety, sukces pisany jest wyrzeczeniami. Ładnie to powiedziałam, nie? Sukces pisany jest wyrzeczeniami. I to nie ma tak. Ja walczę każdego dnia o to, żeby być trzeźwo, o to, żeby być szczupło, o to, żeby się rozwijać, żeby być dobrą matką, o to, żeby mieć w chacie ogarnięte, żeby mi się chciało iść do roboty, żeby po tej robocie chciało mi się jeszcze coś zrobić z dziećmi. I to jest codzienna walka. To są te walki. To nie chodzi o kasa na koncie, której kurde nie mam jak lodu, bo niektórzy myślą, że ja nie wiem, co ja tutaj za to, jakie kokosy dostaję. Gówno za te nagrywanie dostaję tak naprawdę. Ale robię to, bo to kocham. Robię to, bo wiem, że to daje wam moc. Robię to, bo wiem, że was motywuje. Jestem przeszczęśliwy, że tyle osób z was osiągło już takie cele, że tyle osób z was przestało pić, że tyle z was schudło, bo wy się identyfikujecie i wierzycie w to, że jest w nos siła i w nos jest siła i naprawdę to szczęście i to spełnienie to nie jest ta kasa na koncie, to nie są tak jak wam godą wycieczki, piękne domy i samochody, to są te chwile, które spędzamy z rodziną, to są te chwile spełnienia, kiedy sama choćbyś poszła do roboty, a jesteś szczęśliwa, ja na przykład tak mam, że mam te łóżka pościelane, że mam kosz na pranie pusty, że mam do końca miesiąca
końca rachunki popłacone, że mam w lodówce Actimela do dzieci, co nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić. Proste, zwykłe rzeczy. Ja jestem za to wdzięczna. I pamiętajcie, egal czy upadniesz, czy odniesiesz sukces, zawsze bądź wdzięczny, bo po coś ci to jest w życiu dane. Żebyś się pamiętał jeden z drugim, bo życie to nie jest bajka i nie jest usłane różami. I każdy na swój sposób idzie swoim drogą i każdy na swój sposób cierpi i każdy na swój sposób się cieszy. Jednemu potrzeba kokosów, a drugiemu wystarczy Actimel w lodówce. Pamiętajcie o tym, bo z tych małych rzeczy jest najwięcej radości. Właśnie radość to są te małe chwile, te, kiedy dziecko do ciebie przyjdzie i ci powie: mama, ty jesteś mój Zorgenfresa. Mama, jak ja ciebie coś powiem, to i ty mi odpowiesz na to pytanie, jak jest to, wczoraj usłyszałam od mojej córki. Zorgenfresa to były takie pluszaki kiedyś, co wasze zmartwienia zjadały. Że jak dzieci napisały karteczka, tam wsadziły i te zmartwienia oddawały. To ja jestem od moich dzieci taki Zorgenfresa. Ja im zjadą te zmartwienia, tak? One przyjdą do mnie, my porozmawiamy i od nich świat wygląda całkiem inaczej, z innej perspektywy. Po prostu rozmowa może odmienić niejedno ludzkie życie. Pamiętajcie o tym, żeby rozmawiać między sobą. Masz gęsią skórę. Bo jak ja to wczoraj usłyszałam od mojej córki, to mi się normalnie zachciało wyjść. To był największy komplement po tym wszystkim, co ja w życiu przeżyłam. Po tym, jak ja byłam na glebie i nigdy bym nie pomyślała, że może być tak dobrze. Ale kurde, ja się odważyłam o siebie zawalczyć. Ja się odważyłam o to, żeby powiedzieć: stop, nie tak miało wyglądać moje życie, nie takie moje dzieci miały mieć matka, tak? Więc jak ja jestem tym pożeraczem zmartwień moich dzieci, to jest najpiękniejszy komplement i to jest największe bogactwo, jakie ja mogę otrzymać za to, co ja robię. Pamiętajcie o tym. I wy też możecie być zjadaczem zmartwień waszych dzieci, waszych bliskich, kogokolwiek. No, trzymajcie się, że się aż wzruszyła, bo to jest takie piękne i wszystko jest w nas i w was jest siła, w tobie jest siła. Nie godaj, że nie potrafisz. Nie godaj, że ciebie się nie uda. Nie godaj, że jesteś w jakiejś dupiatej sytuacji, bo wszystko możesz zmienić. Twoje życie leży w twoich rękach. Pierwszy krok jest najtrudniejszy. Ale pamiętaj, żeby go zrobić. Pamiętaj, bo bez ruchu nie zrobisz nic. Ruch powoduje ruch i no wystarczy się ruszyć. I upadać będziesz cały czas, ale masz szansę za każdym razem stanąć i dalej iść. I walczyć i próbować, bo to jest życie. Życie to jest ciągła walka o lepsze dzisiaj i o lepsze jutro. Pamiętajcie, trzymajcie się, udostępnijcie, zostawcie lajka i dziękuję, że jesteście. I jeszcze raz wam przypomnę, że ja dopiero byda 7 października o 7:30 na Klachach. Dziękuję za każde miłe słowo. Dziękuję nawet za ta krytyka z was, z niektórych nieprzemyślanych ust. Ale egal, takie są ludzie i o to absolutnie rozumiem. Człowiek daje to, czym jest. Więc jeżeli ktoś jest przepełniony goryczą i żalem, to daje to z powrotem. Jeżeli ktoś jest przepełniony miłością, to daje miłość. Daje dobre słowo, daje wsparcie i tacy bądźcie. Bądźcie wsparciem dla innych i bądźcie pożeraczem zmartwień. Pa, cudowni ludzie, dziękuję, że jesteście. Jestem tak szczęśliwą kobietą, bo ja idę zaro do roboty. Ja mam cudowne dzieci, cudowną rodzinę i mam Actimela w lodówce. Pa!